Oj, maluśki, 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 kieby rękawiczka. No, ale ty to chyba jednak trochę większy jesteś. Czy nie lepiej by tobie siedzieć było w niebie? No pewnie, że lepiej. Wszak twój tatuś kochany, kochany, nie wyganiał ciebie. No właśnie, to ty sam chciałeś stać się człowiekiem. Wiesz, ale gdybyś urodził się w lato, to chyba byłoby ci troszeczkę cieplej, co? Też będę miała taką szopkę jak w kościele. Maryja, Józef, Jezusek, owieczka i koniecznie trzy panny. Tak. O. Maniu, Maniu, czy ja dobrze słyszę? Planujesz jakąś szopkę? Ojcu, ty nie podsłuchuj! Ale ja nie podsłuchuję, ja po prostu słyszę, jak głośno myślisz. Bo widzisz, ojcu, ja pomyślałam, że skoro to Boże Narodzenie to nie tylko jeden dzień, ale dużo więcej dni, to ja będę miała takie swoje domowe Boże Narodzenie w postaci szopki. I wiesz co, ojcu? No, że Chętnie bym cię tam zatrudniła. mnie? No, bo widzisz, żeby ta moja szopka była niepowtarzalna, to postawiłam na dyżury. Maniu, ale ja wiesz, no ciągle nie rozumiem. Bo ty nic nie rozumiesz, ojcu. Ja chcę mieć taką żywą szopkę. No wiesz, Pan Jezus to będzie taka mała laleczka, ja będę miała dyżur jako Matka Boska, a ty jako pan z brodą. Niezłe, co? Ale myślisz, że ta moja broda to wystarczy? Zupełności. Albo coś wymyślimy, żeby była dłuższa. A może tak jakoś prościej, A inaczej? nie. Pomyślałam sobie, że powinna przyjść też Kinia. Ona będzie owieczką albo krówką. O! A ja będę tym panem z brodą, Tak. czyli. A ty w ogóle zapytałaś się mnie, czy ja chciałbym być panem z brodą? Czy No to nie będzie wiesz dla co? mnie za trudne, albo czy to nie naruszy moich dobrych myśli o sobie, albo w ogóle nie wiem, cokolwiek, czy pomyślałaś o tym? No wiesz, to zaszczyt tak podyżurować. Jak to poddyżurować? No, na dyżur przyjść, żeby być panem z brodą. Na 3-4 godziny, nie krócej. No, pomyśl sobie, to jedyna szansa, żebyś poczuł się jak święty Józef. A ja będę Maryją. I będziemy wyglądać jak z obrazka. No, cudownie. No, i to będzie tak. Tu sianko, tam sianko, trochę kamieni i zwierzęta, tak, kinia, baranek. Może poproszę też kogoś właśnie na krówkę i na zajączka no i coś tam A jeszcze. przepraszam, przepraszam, a gdzie będzie cała ta szopka? Gdzie to się będzie działo? Jeszcze się nie zastanawiałam, ale twój pokój będzie Mój? znakomity. A co? Masz coś przeciwko temu? To jedno z najważniejszych świąt, także dla księdza. Bóg stał się człowiekiem takim malutkim, a ty mu pokoju żałujesz? Nie podoba ci się. Ale wiesz co, No ja może te. Ale. Maniu, Maniu, wiem, ja Maniu. już wszystko Ale wiem. może te Nie chcesz święta. żadnej szopki, nie chcesz moich dyżurów. Maniu! No Ale co? może te święta da się przeżyć tak normalnie. Śpiewalibyśmy kolędy, jedlibyśmy ciastka, od czasu do czasu poszlibyśmy do kościoła i nie musielibyśmy w naszym domu robić żadnej żywej szopki. Po co je tak wydłużkowano, te święta? No żeby poćwiczyć radość. Radość z tego, że jesteśmy, że ty sobie tutaj siedzisz, że ja sobie tak siedzę, że można przyjść po pracy i odpocząć, że można w ogóle tak być ze sobą, być razem i że już nic nie trzeba robić w tym byciu. Ale po co być tak razem, kiedy się nic nie dzieje? Szopka! Szopka to jest coś! I ja bym była Maryją!
Maniu! Co? No Maniu, ja chciałem ci powiedzieć tylko jedną rzecz. Że może tak, wiesz, no... Wiesz, jak byłoby nam fajnie, gdybyśmy sobie zaśpiewali kolędy? No, tak. Albo wiesz, gdybyśmy tak sobie po prostu posiedzieli, nic nie robili. Ja cię lubię, ty mnie trochę też lubisz. W ogóle tak dobrze jest się widzieć, tak poczuć siebie. Już można się przytulić troszkę, wiesz, tak zwyczajnie. I to też jest ważne, takie, wiesz, nic nie robienie, bycie. I jesteśmy razem i to jest dobre. Wiesz, a to nie tak, że musimy ciągle coś pracować, robić, wymyślać i ten nie, po prostu dobrze jest od czasu do czasu poświętować, trochę tak jakby znieruchomieć. No, to byłoby super po prostu. Ja tak myślę, że to byłoby po prostu być. Być, że jak dobrze jest być. Jak to dobrze jest być. Mhm. W Boże Narodzenie. Albo głowę tak położyć. To jest. No Bóg jest. No jest. Jest tutaj. No, tu pomiędzy nami. No, czuję, no. O. To jest jednak niesamowite, że on tu jest. Prawda? I po co nam ta szopka? I tym miłym akcentem chcieliśmy was pożegnać. Słuchajcie, mieliśmy bardzo poważną batalię na temat, czy najbliższe tygodnie spędzimy dyżurując w szopce. A może jednak? To Maryja, tutaj pan z brodą, czyli Józef. Ona tak jest nieprzekonana ciągle jeszcze, ale ja mam nadzieję, że po jeszcze jednej rozmowie to wszystko ulegnie jakiejś zmianie. A na razie bardzo wam dziękujemy. Do zobaczenia. Dobranoc. Do widzenia. Pa, pa. Do za tydzień. Pa, pa. Ostatecznie możesz być owieczką. No tak. Nie będę aniołem. No, jak bardzo chcesz. Za stary chcesz. Już jestem. Za stary, wiem.